Cloud Technologies, Dadelo, które ma sklepy centrum rowerowe, Budimex i Bumbit. O tych spółkach dzisiaj porozmawiamy. Ja nazywam się Konrad Książak. Zanim przejdziemy do spółek, chciałem Cię zaprosić na moją zamkniętą grupę na Facebooku. Można dołączyć jeszcze do jutra, do 7, do czwartku. Można dołączyć później, ta możliwość będzie zablokowana. Mówię tam m.in. o tym, w co ja wchodzę, jakie są spółki moim zdaniem interesujące na polskiej giełdzie. Myślę, że warto wypróbować. A przechodząc do tych spółek, o których dzisiaj chcę powiedzieć, no to na początek Cloud Technologies. Cloud Technologies, spółka z branży IT, która zbiera, przetwarza, no i sprzedaje dane potencjalnym klientom. Tutaj, jeżeli chodzi o tę spółkę, no oczywiście można powiedzieć, że RODO mogło w nich jakoś uderzyć, ale w tym momencie już sobie na pewno z tym bardzo dobrze poradzili, bo wrócili do bardzo dobrych wyników finansowych. Zresztą bardziej tam chodziło o reorganizację, o zmiany w tej grupie niż o RODO, ale no nieważne, to już jest za nimi. Biorąc pod uwagę ich jakby rozwój, no to w tym momencie to jest 50 miliardów profili użytkowników, a zauważmy, że jeszcze parę lat temu to było około 3 miliardy, czyli naprawdę ogromny, ogromny rozwój, jeżeli chodzi o Cloud Technologies. No i to jest taka spółka, której nie ma zbyt dużo tego typu spółek na polskiej giełdzie, no bo segment IT jest szeroki, a to co oni robią, czyli zbieranie, przetwarzanie i monetyzacja tych danych, to naprawdę jest dosyć no, taka wyjątkowa, można powiedzieć, spółka. No i patrząc na to, co się obecnie u nich dzieje, pierwszy kwartał 2022 roku to jest ogromny wzrost zysku netto i też ogromny wzrost EBITDA, lekki spadek przychodów. Patrząc na to, jak to wyglądało ostatnio, to widzimy, że no do niedawna jeszcze, od 2018 roku, to było albo na minusie, albo kilkaset tysięcy zysku. W tym momencie to jest okolice 10 milionów złotych i okolice 50 milionów przychodów. No też ze względu na to, że trochę się zmienili pod względem tego modelu biznesowego. Cloud Technologies to jest spółka, która w pierwszym kwartale 2022 roku zrobiła dużo lepszą, 50 ponad procent lepszą EBITDA, 144% lepszy zysk netto. Dlaczego? Dlatego, że w największym skrócie oni mają trzy segmenty i jeden segment, Data Enrichment, jest bardzo mocno marżowy. Ta marżowość jest między 60 a 70%, jeżeli chodzi o marżę EBITDA. I bardzo mocno w tym momencie skupiałem się na tym segmencie, przez co troszeczkę cierpią przychody i zauważmy, że jeżeli chodzi właśnie o te przychody, no to ten pierwszy kwartał był słabszy, o 20% słabszy od pierwszego kwartału 2021, ale tutaj nie ma nic dziwnego, oni skupiają się głównie właśnie na tym segmencie, który jest po prostu dużo bardziej marżowy i tutaj na marżę w tym momencie najmocniej zwracamy uwagę, zauważmy środki pieniężne 33,3 miliony złotych, więc spółka bardzo bezpieczna, taka pod względem finansowym, no i to jest na pewno duży plus. No i zauważmy, jak tutaj ta struktura przychodów mocno się zmieniła. Sprzedaż danych 36%, teraz 75%. Jak mówiłem, to jest spółka, która mocno się zmienia, zmienia wajchę na ten taki segment data enrichment, który jest dużo bardziej marżowy i to będzie prawdopodobnie postępowało w następnych kwartałach, więc patrząc tutaj na to z tej perspektywy, myślę, że te wyniki finansowe pod względem zysku netto dalej będą na naprawdę dobrym poziomie tutaj, jeżeli chodzi o właśnie spółkę Cloud Technologies. No też patrząc na to, jak wygląda dynamika sprzedaży danych do klientów w kwietniu 2022 roku, jest plus prawie 40% rok do roku. Jak sobie zobaczymy na tę tabelę, no to ten 2021 rok, tutaj widzimy ogromne wzrosty, też ze względu na niską bazę, ale w tym momencie to jest właśnie między 40 a 60% plus, jeżeli chodzi o tę miesięczną dynamikę sprzedaży danych do kluczowych klientów. Oczywiście pamiętajmy o tym, że w tym momencie no ta baza już jest coraz większa. Z miesiąca na miesiąc oni polepszali te wyniki, więc ta baza naprawdę jest już bardzo, bardzo wysoka i myślę, że te wzrosty właśnie w okolicach 30% w tym momencie są dalej możliwe, jeżeli chodzi o Cloud Technologies. No a tutaj mówię o nich po pierwsze oczywiście ze względu na te dobre wyniki finansowe, na też tą dobre sprzedaż danych w kwietniu 22, ale też ze względu na zakup. Kupują hiszpańską firmę technologiczną za prawie 2 miliony euro. Zapłaciły już za ich udziały 120 tysięcy euro. No i ma na celu ta transakcja rozbudowę międzynarodowej sieci dystrybucji danych,
czyli mówimy o tym, że to jest realizacja strategii zakładająca zwiększenie przychodów w segmencie sprzedaży danych. No i tutaj, jak mówiłem, przychody trochę ucierpiały, w tym momencie próbują zwiększyć te przychody. Tutaj mają strategię na lata 2021-2023 i w tej strategii jakby nie wykluczali akwizycji jakichś potencjalnych, więc tutaj widzimy, że ta akwizycja jest. Możliwe, że jeszcze czegoś się będziemy spodziewać. No, spółka jest bezpieczna taka finansowo, bo jak tutaj mówiliśmy, cash flow, przepływy pieniężne na naprawdę dobrym poziomie, czyli spółka potrafi generować gotówkę i to jest na pewno duży plus. No i same pokłady gotówki, 33 miliony złotych środków pieniężnych, więc no tutaj jakby nie ma w tym momencie jakiegoś takiego większego zagrożenia, jeżeli chodzi o Cloud Technologies. No oczywiście spółka wciąż dosyć mała, 160 milionów kapitalizacji, no to jest spółka dosyć mała. No ten ostatni rok to jest rozwój, chociaż te ostatnie dwa miesiące, no to powiedzmy taka mniej więcej stagnacja, cały czas ten poziomy 30-35, mniej więcej w tych granicach się tutaj bujamy, no ale jeżeli spółka dalej będzie zwiększała swoje wyniki finansowe tak jak to robi do tej pory, no to na pewno jest to taki dobry prognostyk. Ponad 2 miliony tego zysku netto w pierwszym kwartale 2022 roku. Jak sobie zobaczymy kolejne kwartały, no to zauważmy, że ten drugi kwartał 2021 też był w okolicach 2 milionów złotych, jeżeli chodzi o zysk netto, więc tutaj też myślę, że spokojnie ten drugi kwartał jest do pobicia. No oczywiście tutaj gorzej będzie z trzecim, z tym, że zauważmy i drugi, i trzeci kwartał, tam były pozostałe przychody operacyjne dosyć duże, tam były też umorzenie tarcz antykryzysowych, więc tutaj też na to warto zwrócić uwagę i warto patrzeć też na zysk ze sprzedaży, który jakby jest oczyszczony z tych zdarzeń i tutaj myślę, że spokojnie będziemy mocno przebijać te kwartały z 2021 roku. A kolejną spółką, o której chcę powiedzieć, jest spółka Dadelo. Dadelo to jest spółka, która ma, no, sprzedaje rowery. To jest spółka z grupy Oponeo. Myślę, że taka dosyć znana spółka na polskiej giełdzie. No i ona ma swoje sklepy, m.in. centrumrowerowe.pl. Sprzedaje rowery, ale tutaj mówimy o tym, że oni mają duże przychody z części rowerowych, z jakichś akcesorii. To nie jest tak, że jeżeli rowery się w tym momencie nie sprzedają, to oni mają bardzo słabe wyniki, bo też cały czas jakby sprzedają i części, i różnego rodzaju właśnie akcesoria. To nie jest tylko tak, że mamy do czynienia wyłącznie ze sprzedażą rowerów. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten cały rynek rowerowy, on jest bardzo mocno rozdrobniony. Dadelo między innymi wchodziło na ten rynek, na rynek giełdowy po to właśnie, żeby jakby zdobyć większą część rynku rowerowego, bo tu jest duże rozdrobnienie. No na ten moment, biorąc pod uwagę przychody, cały czas się rozwijają, ale jeżeli chodzi o zysk, tutaj jest dosyć duży problem. Zauważmy, oni od początku, jak weszli na giełdę, na początku rzeczywiście były tutaj wzrosty kilkunastoprocentowe. No w tym momencie od tych szczytów jesteśmy około 50% niżej, bo te szczyty były w okolicach tam 25-26 zł, teraz mamy 12 zł, więc tutaj kilkadziesiąt procent zjazdu. No czy coś się takiego strasznego w Dadelo stało? Jak popatrzymy sobie na wyniki finansowe, no to oni cały czas zwiększają te przychody. Rok do roku zauważmy, że to jest kilkadziesiąt procent, prawie plus 100% w 2020, no wyjątkowym ze względu na lockdowny. W 2021 plus 30% od tej już wysokiej bazy. No w tym momencie ten pierwszy kwartał też jest lepszy, no ale tutaj też patrzymy na marżowość, na to jak to wygląda pod względem zysków. No i o ile te zyski były dobre w tym 2020 roku, w 2021 też widzimy, że tutaj jest naprawdę fajny ten wynik netto, no to jednak czwarty kwartał 2021 roku, no już trochę gorszy, ten pierwszy kwartał 2022 dużo gorszy, no bo przychody, jak mówiłem, mamy na dobrym poziomie, zauważmy, no tu będzie sezonowość zawsze, drugi, trzeci kwartał to są te kwartały lepsze. W każdym razie mamy tutaj tę sezonowość, no ale te przychody są dobre, zysk netto już nie. Problemem jest to, że tutaj nie było żadnych zdarzeń jednorazowych, sobie zobaczymy, ani nie ma tu jakichś pozostałych kosztów finansowych, operacyjnych. Tutaj tylko ten koszt wytworzenia produktów czy koszty sprzedaży poszły mocno do góry i to jest, można powiedzieć, niepokojące, bo jak już tak zagłębimy się troszeczkę w ten raport finansowy, no to zauważmy, że koszt własny sprzedaży 13,6 miliona, wcześniej to było 8,5. I jeżeli chodzi o ten koszt sprzedaży 5 milionów, wcześniej to było 2,9, więc tutaj te koszty bardzo mocno wzrosły. Jak przejdziemy dokładnie no, do rubryki koszty, no to mamy tutaj wzrost mocny w usługach obcych między innymi, no i też w kosztach pracowniczych.
Niestety, ale no, tutaj nie było żadnego zdarzenia jednorazowego. Wzrost kosztów no, wynika po prostu z tego, co się aktualnie dzieje na rynku. No i jeżeli to nie jest żadne zdarzenie jednorazowe, no to możliwe, bardzo możliwe, że ten wzrost kosztów dalej będzie, to znaczy te wysokie koszty będą się dalej utrzymywały. Zresztą spółka mówi o tym, że 21 rok, jeżeli chodzi o ofertę, zwiększali ją trzykrotnie. Mają duże zainteresowanie ze strony klientów. Każdy towar kupujemy drożej, musimy przekładać te zwyżki na klientów. To część użytkowników może zniechęcać do większych zakupów, uśredniając ceny są o blisko 20% wyższe niż przed rokiem, czyli no przerzucają co mogą, ale widać, no, że ciężko to idzie, jeżeli chodzi właśnie o spółkę. Chociaż tutaj też trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o Dadelo, no to mówimy o tym, że w tym pierwszym kwartale ten wzrost jakby kosztów, spadek marżowości, częściowo jest to pokłosie tego, że mocniej zaczęliśmy reklamować produkty, no i w tym momencie jakby reklamowali, a jeszcze tych efektów nie ma. Te efekty będą właśnie w drugim, trzecim kwartale, więc to można powiedzieć, że jest taki no pewien plus, jeżeli chodzi ogólnie o Dadelo, no ale trzeba przyznać, że tutaj spółka mówi o tym, że chce przekroczyć 100 milionów złotych przychodów, to jest plan minimum, no patrząc na ten ostatni rok, myślę, że te 100 milionów spokojnie przebiją. To jest plan minimum, więc może będzie coś więcej, no ale mówimy też o tym, że marża brutto na sprzedaży poziom 30%. Zobaczymy, tutaj byłbym sceptycznie nastawiony właśnie, jeżeli chodzi właśnie o tę marżę, no bo tutaj to może być, myślę, że pewien problem, jeżeli chodzi o Dadelo. Mamy już informację za drugi kwartał i w drugim kwartale przychody wyniosły 41,4 milionów złotych plus 37% rok do roku, czyli no od początku roku mamy już ponad 60 milionów złotych. No ten trzeci kwartał też pewnie będzie dobry, czwarty kwartał już słabszy, więc te 100 milionów myślę spokojnie do przebicia. Problem może być oczywiście z marżowością, no zobaczymy jak to będzie. Też tutaj jeżeli chodzi o Dadelo, myślę, że no informacja, której nie można pominąć, będzie lekkie rozwodnienie kapitału, ale to jest naprawdę lekkie, tam chyba 0,6% więcej akcji, więc tutaj nie ma co się za bardzo zagłębiać, no ale myślę, że warto wiedzieć. 70 tysięcy akcji będzie nowych, gdzie w Dadelo mamy ponad 11,5 miliona akcji, więc to nie jest jakieś duże rozwodnienie, ale zawsze warto o tym wspomnieć. No ja uważam, że ten drugi kwartał dalej może być pod presją tych marż, no i tutaj może być pewien problem, więc czy będziemy mieli takie mocne odbicie na Dadelo? Zauważmy, że te informacje o tym, że te przychody są na wciąż dobrym poziomie, nie spowodowały jakiegoś odbicia. Obawiam się, że tutaj w przypadku zysku netto nie będziemy mieli jakiejś takiej dobrej, jednoznacznie dobrej informacji. Jak już poznamy te wyniki, wyniki będą w sierpniu, 18 sierpnia mają być te wyniki finansowe. Kolejna spółka, już trzecia na naszej liście, to jest Budimex, czyli myślę, że wiele osób kojarzy spółka budowlana, która ma też swój segment FB Service, który zajmuje się zagospodarowaniem odpadów, zajmuje się tym segmentem śmieci, tak to można określić, ale to jest wciąż mała część biznesu Budimexu. Budimex no to jest głównie generalny wykonawca i tutaj to portfolio jest naprawdę bardzo, bardzo i jeszcze raz bardzo szerokie. No i jeżeli chodzi o firmy budowlane, mam pewien problem, no bo jest spadek, ewidentny spadek inwestycji. To było widoczne w PKB, bo PKB cały czas teoretycznie rośnie, ale w dużej mierze wzrost PKB jest spowodowany wzrostem zapasów. Same inwestycje są na minimalnym poziomie, bardzo niskim poziomie, no więc na tym będą cierpiały firmy. O ile teraz będziemy mieli trochę problem z marżowością, chociaż ceny materiałów budowlanych czy stali mocno spadły, no to mamy problem z jakby pozyskiwaniem nowych kontraktów, więc to jest myślę, że dosyć duży problem dla wszystkich spółek budowlanych. No te spółki budowlane, które mają w tym momencie duże portfele zamówień, no można powiedzieć, że mają trochę lepszą sytuację. Budimex na pewno do nich się zalicza. Budimex, Mirbud to są te spółki, które mają wysoki portfel zamówień. Jeżeli patrzymy na dane finansowe, to pamiętajmy, że oni sprzedali swój segment Budimex nieruchomości, czyli segment deweloperski, więc ten zysk netto będzie słabszy, no bo ten segment był po prostu rentowny. Bardziej trzeba patrzeć dane porównywalne, czyli po prostu trzeba zagłębić się do ich raportów finansowych i te dane za pierwszy kwartał były dobre. Były lepsze niż w pierwszym kwartale 2021 roku. No gdybyśmy usunęli jakby tę działalność zaniechaną, czyli Budimex nieruchomości, oni pół miliarda za to przytulili kasy, także można powiedzieć, że
że też fajne pieniądze za to wzięli. Teraz mamy takie duże zawirowania na tym rynku nieruchomości, spadki sprzedaży, więc no możliwe, że to nie była jakaś taka zła decyzja, żeby w tym momencie właśnie sprzedać. O czym chcę powiedzieć w Budimexie? Mówiliśmy o tym portfelu zamówień, że teraz są problemy z nowymi inwestycjami, ale to nie do końca dotyczy Budimexu. Oferta Budimexu za prawie 500 000 000 netto oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA. To nie jest jeszcze podpisana umowa, na ten moment jest najwyżej oceniona. Dotyczy odcinka, mówimy o odcinku drogi ekspresowej S17. W każdym razie, no i jeżeli chodzi o ten kontrakt, on jeszcze nie jest podpisany, ale jest już duże prawdopodobieństwo, że on będzie. No i to jest na pewno duży plus, jeżeli chodzi o Budimex. Zresztą Budimex ostatnio podpisał umowę za projektowanie, wykonanie S1 i tutaj mówimy o 400 milionach złotych netto, także te takie duże kontrakty, 200, 300, 400 milionów złotych, nie są obce spółce Budimex. Fajnie, że spółka zwiększa te wyniki finansowe, to znaczy zwiększa portfel zamówień, czyli widać, że tam nie ma jakiegoś problemu dużego, jeżeli chodzi o tę firmę. Na segment budowlany no, może mieć pewne problemy w tym momencie. Wielu inwestorów boi się recesji. No i też recesja by oznaczała zmniejszoną liczbę tych zamówień różnego rodzaju publicznych czy samorządowych. Ogólnie mówimy o tym, że Polski Ład powoduje to, że samorządy mają mniej pieniędzy, więc będzie mniej tych zamówień, więc to mogą być dosyć ciężkie czasy dla budowlanki. No a sam Budimex też ostatnie informacje sprzed kilku tygodni tak naprawdę. Myślę, że takie dobre dla inwestorów. Chcą wypłacać 100% zysku za lata 22-26, no czyli patrząc na tę dywidendę, myślę, że kilkanaście, 15 zł mniej więcej tutaj spokojnie może być, jeżeli nie będą zwiększali w ogóle marżowości, ani w ogóle wyników finansowych, więc tutaj okolice 15 zł rok rocznie może być tej dywidendy. No i też Budimex podpisał porozumienie dotyczące elektrowni jądrowej, więc tutaj to też jest spółka, która może brać w tym udział. Jeszcze żadnych takich konkretów nie ma, ale mówimy o tym, że jest porozumienie o możliwości współpracy przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Na pewno no, informacja bardziej na plus, jeżeli chodzi o spółkę właśnie Budimex. No, branża budowlana jest w tym momencie dosyć mocno zagrożona, o czym świadczą chociażby opracowania PZPB i tutaj doktora Damiana Kaźmierczaka. Jeżeli ktoś ma LinkedIna, myślę, że warto go obserwować. To jest główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Fajne raporty właśnie odnośnie kondycji tej budowlanki wrzucają. No i za czerwiec 22, czyli bardzo aktualne mamy badania. Wskaźnik ogólnego klimatu, koniunktury, zauważmy, że te mikro i małe przedsiębiorstwa no, mają pewien problem. Tutaj na tym poziomie jest minus 20 w tym momencie, aczkolwiek zazwyczaj to tak było, że te duże przedsiębiorstwa lepiej sobie radziły. Oczywiście Budimex zalicza się do tych dużych przedsiębiorstw, no ale z drugiej strony oni współpracują z podwykonawcami, z małymi podwykonawcami, więc też na to warto zwrócić uwagę. No na pewno kuje w oczy bardzo mocno firmy, które uznają koszt materiałów jako barierę działalności. 77% w czerwcu. Nigdy tutaj widzimy nie było takiego odsetka. Nawet w latach 2007, 2008 czy 2012, 2013, gdzie to były bardzo duże problemy, nie było w ogóle porównywalne z tym, co jest teraz, więc to jest na pewno duży problem. Materiały budowlane, niedobór tych materiałów też są dużym problemem, mniej więcej jak w latach 2007-2008, więc tutaj też widzimy, że no, jest problem. Niedobór pracowników nie jest aż tak dużym problemem. Trochę to wynika też ze względu, że tych kontraktów ogólnie jest mniej. Właśnie to, o czym mówiłem, jest mniej tych różnego rodzaju przetargów, no więc tutaj nie ma aż tak dużego problemu. Ja się spodziewałem, że będzie właśnie największy problem z niedoborem pracowników ze względu na wojnę, na to, że wiele osób wyjechało bronić swój kraj. No ale tutaj okazuje się, że to nie jest jakby największy problem. Największy problem to jest koszt i niedobór materiałów i to jest zdecydowanie największy problem. Odsetek firm, które uznają koszty zatrudnienia jako barierę działalności też. Pamiętajmy, ta pensja minimalna cały czas się zwiększa. Jeżeli pensja minimalna się zwiększa, to zazwyczaj średnia się zwiększa, no bo też jeżeli zwiększamy te najniższe pensje, no to trzeba tym wyżej, osobom, które są wyżej, też zwiększyć pensję, no i to jest taki dosyć duży problem, więc to też jest problem, aczkolwiek zauważmy, że to tutaj nie mamy aż takich różnic w poprzednich latach.
W poprzednich latach też ten wskaźnik był na poziomie mniej więcej 60-70%, więc tu nie ma aż tak dużego problemu. No i te moce produkcyjne 82-83%. Zauważmy, że nie jesteśmy sami, tutaj cała strefa euro ma tego typu problemy. No w każdym razie, jeżeli chodzi o budowlankę, będzie ciężko naprawdę. Tutaj można powiedzieć, że myślę, że teraz będzie takie odsianie tych firm, jak to Buffett mówi, firm jest odpływ w tym momencie, będzie odpływ w tym momencie, więc będzie wiadomo, kto pływa bez gaci, tak on mówi i trochę właśnie myślę, że teraz tak będzie, będzie taki odsiew tych firm naprawdę dobrych, silnych od tych firm słabszych. Moim zdaniem Budimex jednak jest wśród tych firm bardziej silnych. No tak samo jakbym miał już jakieś inne wskazywać, to też Mirbud tam na pewno bym wskazał. Pewnie jeszcze kilka by się znalazło, ale teraz nie chcę tak na szybko o tym myśleć. Budimex, Mirbud moim zdaniem to są tego typu dobre firmy z branży budowlanej, no ale jeżeli cały sektor w tym momencie nie jest grany, to też ciężko, żeby te firmy rosły jakoś. No i jeszcze jedna spółka, o której chciałem powiedzieć, Bumbit. Ktoś może mówić o tym, że no, czyha recesja, tak? Wiele osób boi się tej recesji, jest coraz gorzej, no więc ta branża gamingowa raczej nie powinna być zbyt dobra. No ale z drugiej strony, pamiętajmy o jednej istotnej rzeczy. Po pierwsze, Bumbit to jest segment mobile. Segment mobile w tym momencie jest największym segmentem gamingowym. A po drugie, Bumbit w dużej mierze to są gry casualowe, free to play, gry, w których gramy. A Bumbit zarabia na reklamach, w dużej mierze zarabia na reklamach, tak? Umrzemy w grze, jeżeli chcemy jakieś dodatkowe życie, no to musimy obejrzeć reklamy. W ten sposób to działa, czy jakąś tam nagrodę dodatkową, więc w ten sposób to działa. No i myślę, że o ile rzeczywiście dużo spółek gamingowych straci na tym, że no, gra to nie jest jakby produkt pierwszego wyboru, no to tutaj jednak, biorąc pod uwagę czysto pieniądze, graczy to nic nie kosztuje. Oni muszą tylko obejrzeć reklamę. Oczywiście Bumbit to też są mikropłatności, ale jednak w dużej mierze to są właśnie reklamy. I tutaj myślę, że Bumbit wcale nie musi jakoś źle przechodzić tego czasu. Jeżeli chodzi o spółkę, no duży taki można powiedzieć roller coaster na spółce ostatnio. Plus 10 w górę, później plus 10, minus 10. Więc tutaj patrząc na ten kurs, naprawdę ostatnio działo się i to bardzo dużo. No w każdym razie, biorąc pod uwagę, rok do roku spadamy i to mocno spadliśmy, około no 50% mamy tego spadku. W przypadku spółki przychody bardzo fajnie urosły w pierwszym kwartale, 66 milionów złotych przychodów w tym pierwszym kwartale. No ale ten zysk netto jednak był dużo, dużo słabszy niż to, co było wcześniej, niż to, co było w tamtym roku. Zauważmy, te przychody są na naprawdę bardzo dobrym poziomie, okolice 70 milionów złotych. No, te ostatnie miesiące też są naprawdę dobre, można nawet powiedzieć coraz lepsze. Ale jednak ten zysk netto no, jest najsłabszy od 2020 roku, od trzeciego kwartału, więc to też trzeba na to myślę, że zwrócić uwagę. No i tutaj mówimy, że od stycznia do marca przychody wzrosły, ale jeżeli chodzi o zysk, jest niższy, o skorygowany zysk netto, niższy o 41% do pierwszego kwartału 2021. Wpłynęły nasze inwestycje w organiczny rozwój grupy kapitałowej, nowe inicjatywy, wśród których możemy zaliczyć rozwój Boom Hits, czyli ich serii wydawniczej, oni też wydają gry, nie tylko robią sami, ale też wydają, no i spółki joint venture, rozwój projektów Plane and Earn. Więc tutaj no, patrząc na to, możliwe, że to zaowocuje w przyszłości. No na pewno ten drugi kwartał, ciekawe jak to będzie, jeżeli chodzi o tę marżowość, czy dalej będą się tym samym tłumaczyć. Nie ukrywajmy, to jest jednak dosyć duży minus, że ta marżowość tutaj mocno spada. No z drugiej strony mamy informację o tym, że jeżeli chodzi o te przychody, one cały czas są na naprawdę dobrym poziomie, no bo mamy już informację za czerwiec. Czerwiec 27,3 miliony złotych. Zauważmy, maj, i kwiecień, maj, czerwiec, wszystkie powyżej 27 milionów złotych, jeżeli chodzi o przychody, no czyli szykuje się rekordowy kwartał, razem 27 no, razy 3 to jest około no, 81 milionów, czyli tutaj biorąc pod uwagę jeszcze te przecinki, w okolice 82 milionów złotych, jeżeli chodzi o przychody, więc naprawdę bardzo, bardzo dobry kwartał, dużo lepszy niż ten pierwszy kwartał, czy jakikolwiek inny, no ale z drugiej strony oczywiście mówimy o tym, że spółka, no patrzymy cały czas na tę jej rentowność, tutaj mamy najlepsze gry, jak tutaj się sprzedają, jakie pieniądze
dla nich robią. No i jeżeli chodzi o spółkę, w pierwszym kwartale połowę przychodów zrobiło 5 najbardziej dochodowych gier. Także tu nie jest tak, że mamy skupienie na jakiejś jednej grze, tu jest właśnie bardzo duża dywersyfikacja, więc to jest, myślę, że duży plus, jeżeli chodzi o spółkę. No i tutaj mówimy o tym, że łączne przychody były 54% wyższe. Głównym motorem były gry midcore, które monetyzują się głównie poprzez mikropłatności, w przeciwieństwie do hyper casual, które monetyzują się poprzez reklamy. Więc tutaj mamy, można powiedzieć, ten miks gier płatnych i gier bezpłatnych. Więc tutaj to też moim zdaniem jest ciekawe. Przychody z reklam plus 30%, z mikropłatności prawie plus 190%, ale też ze względu na to, że oni wcześniej głównie skupiali się na tych grach z reklamami, tylko a teraz mocniej idą w te mikropłatności, więc tutaj będziemy mieli duże wzrosty. W każdym razie w tym momencie, jeżeli patrzeć na to z takiej perspektywy, czy mam kupić sobie grę na peceta za 200 zł, czy mam tutaj wejść i grać i płacić po prostu reklamami albo jakąś mikropłatnością, no myślę, że tutaj właśnie ten segment mobile z tymi mikropłatnościami, reklamami wygrywa i to zdecydowanie wygrywa. No patrząc na obszar produkcji i wydawania gier, możemy zobaczyć, jakie oni ostatnio wydali gry, no i możemy zobaczyć, jak one sobie radzą. Tu mamy dokładne wszystkie gry, jakie oni właśnie w tym pierwszym kwartale, no i też w drugim kwartale wydali. No i patrząc na to, no to tak, mamy 3,8 tę ocenę, więc niezbyt dobrą. Tutaj mamy inną grę, Shopping Sword, 3,8, czyli też niezbyt dobrą. 4,1, czyli powiedzmy w miarę. Tutaj patrzymy na pobrania ponad 1,5 mln, tu też ponad milion. Dog Life Simulator 4,5 i 5 milionów pobrań, więc to jest na pewno ciekawa gra. Możemy zobaczyć, kiedy oni tego psa wydali. Wydanie tego psa jest 28 lutego, czyli już w drugiej połowie pierwszego kwartału, czyli teraz też on w drugim kwartale na pewno będzie robił fajne wyniki. Tutaj patrzymy dalej, Baseball Club 4,7, tylko 100 tysięcy pobrań niestety, na ten moment świetna opinia, więc tutaj na pewno to ma duży potencjał, chociaż jak mówię, te pobrania są tutaj słabe. Train Ramp Jumping 4,2, 5 milionów pobrań, czyli znowu to jest na pewno bardzo interesująca gra. Bank Job 4,1 500 tysięcy. No i zauważmy, Boom Hits, czyli oni to po prostu wydali, tak? To nie jest gra, którą oni zrobili. Boom Beat Game to jest ta gra, którą oni tutaj zrobili. Try to Fly 3,3, no to tutaj widzę, że słaba. No i Cargo Truck Parking 4,2 milion pobrań, czyli widzimy, że jest to dosyć zróżnicowane. Są gry słabsze, ale są też gry naprawdę bardzo dobre, no i takie, które mają dużo pobrań i też są bardzo dobre, więc no ten drugi kwartał fajnie wygląda. Moim zdaniem tutaj już weszli na tę ścieżkę, gdzie wcześniej, kiedy omawiałem parę miesięcy temu, czy wejdą na tę ścieżkę powyżej 20 milionów złotych przychodów miesięcznie. Teraz myślę, że już na stałe weszli powyżej 25 milionów, no mam nadzieję, że to się będzie cały czas utrzymywało. No jeżeli tak, no to teraz pytanie jest tylko, jak to będzie z marżowością. Mówią o tym, że tutaj raczej było kilka zdarzeń jednorazowych, właśnie takie jak inwestycje w organiczny rozwój grupy, rozwój Boom Hit, spółki Joint Venture. Pytanie, czy to będzie dalej uderzało ich w kolejne kwartały, w kolejne miesiące. Jeżeli nie, no to na pewno Boom Beat jest ciekawą spółką z branży gamingowej, ale ja myślę, że warto poczekać na ten drugi kwartał, zobaczyć, jak to będzie z marżowością, wtedy będziemy wiedzieli dużo, dużo więcej. Zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie, te gry też bardzo ciekawie wyglądają. Ja czekam na jakieś informacje o marżowości za drugi kwartał. No i to wszystko, co chciałem powiedzieć. Powiedz mi, co ty myślisz o tych spółkach? No po pierwsze, tam budowlanka. Czy rzeczywiście uważasz, że będzie teraz bardzo źle i tutaj w ogóle nie ruszasz tego segmentu, czy jednak ten segment, są tam spółki, które twoim zdaniem mogą dać zarobić? No i oczywiście zapraszam cię do tej mojej zamkniętej grupy. Do jutra można tam dołączyć. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. No i cześć. Trzymaj się.